studenci pielęgniarstwa ze wsparcie. Musimy znaleźć taką formułę, żeby pielęgniarki chciały pracować w zawodzie. Zakończyła się termomodernizacja szkoły muzycznej. 12 lipca podpisaliśmy ostateczny protokół odbioru. CIMET solidnym pracodawcą. Jest to nagroda związana całościowo z firmą, nie tylko z jakimś wycinkiem. 19 dzień września, Paweł Guszała witam, zapraszam na serwis informacyjny. Podczas pierwszej powakacyjnej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęto uchwałę, dzięki której najlepsi studenci i studentki trzeciego roku pielęgniarstwa na dolnośląskich uczelniach otrzymają stypendia. Jeszcze w tym roku na stypendia dla pielęgniarzy i pielęgniarek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeznaczyć chce 69 tysięcy złotych, a w przyszłym prawie 140 tysięcy złotych. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę, którą zaproponował zarząd stypendia dla pielęgniarek. Jesteśmy pierwszym regionem, który te stypendia ogłosił i który wszedł w te stypendia dla bardzo dobrych studentów ostatniego roku pielęgniarstwa i pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy chcą skorzystać z tych stypendiów, podpiszą tak zwaną umowę lojalnościową, że po ukończeniu studiów będą pracować w dolnośląskich placówkach służby zdrowia. A statystyki niestety są alarmujące. Jedynie 1/3 studentów pielęgniarstwa podejmuje pracę w zawodzie, a prawie 90% osiągnęło wiek powyżej 40 roku życia. Stypendia to jest pierwszy krok, a następny musimy znaleźć taką formułę, żeby pielęgniarki chciały pracować w zawodzie, pięknym zawodzie. Kiedyś praktycznie dziewczęta marzyły o tym, żeby być pielęgniarkami, natomiast w tej chwili do tego zawodu jest coraz mniej chętnych. Bardzo dużo pielęgniarek jest w wieku przedemerytalnym. To następny problem, z którym zderzy się nie tylko Dolnośląska, ale i Polska Służba Zdrowia, więc te działania nasze jako stypendialne, ale myślę, że tu już ze strony rządu działania, które będą potwierdzały wartość tego zawodu, ale również kwestia płacowa tutaj będzie odgrywała na pewno coraz większą rolę. Projekt konsultowany był także z Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Przypomnijmy, że program stypendialny skierowany będzie do najlepszych studentów na trzecim roku studiów na kilku dolnośląskich uczelniach kształcących przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy. Zakończyła się termomodernizacja siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z kwietnia ubiegłego roku, a potem na te aktualne, aby zrozumieć, jak duża przemiana dokonała się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. 12 lipca podpisaliśmy ostateczny protokół odbioru po termomodernizacji, która trwała cały rok szkolny, ale teraz jest bardzo pięknie, czyściutko, pięknie w szkole. Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców do zwiedzania nawet naszej szkoły. A jest co podziwiać. Zakres prac wykonywanych na i w budynku przy ulicy Piłsudskiego 26 można nazwać tylko w jeden sposób. Ogromny. Praktycznie cała szkoła została w jakimś sensie odnowiona, prawda? Tutaj mamy, począwszy od dachu, skończywszy na piwnicach i na placu wokół szkoły, na parkingu szkolnym. Szkoła w tej chwili na pewno wygląda wizualnie zupełnie lepiej. Poprawiła się na pewno właśnie estetyka naszego budynku. W końcu mamy zrobiony dach, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy na dachu zainstalowane panele fotowoltaiczne. A do tego wymieniono oświetlenie na LED-owe, odświeżono pomieszczenia, zerwano starą drewnianą boazerię i wykonano wiele, wiele innych jeszcze prac. Koszt remontu wyniósł około 4,5 miliona złotych. Za te pieniądze poprawił się nie tylko wizerunek szkoły, bezpieczeństwo i zmniejszono koszty utrzymania, ale również zwiększył się komfort pracy, mówię, zarówno dla nas pracowników, jak i przede wszystkim nawet dla uczniów. Przedsiębiorstwo CIMET SA w tym roku otrzymało miano solidnego pracodawcy 2019.
Kapituła ogólnopolskiego konkursu wyłania laureatów na podstawie wielu wystandaryzowanych kryteriów. O nich więcej Kamila Krawiecka-Bryl. Pomoc w osobistym rozwoju pracowników, system motywacyjny, przestrzeganie prawa pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne, dynamika zatrudnienia, społeczna odpowiedzialność firmy i opinie o niej to główne kryteria, które brane są pod uwagę przez kapitułę ogólnopolskiego konkursu Solidny Pracodawca. W tym roku certyfikat trafił w ręce przedsiębiorstwa Simet S.A. Jest to nagroda związana całościowo z firmą, nie tylko z jakimś wycinkiem firmy, ale całościowo firma Simet została doceniona za cały krzaw swojej działalności. Jeleniogórska firma Simet to prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, które na przestrzeni ostatnich kilku lat przeprowadziło także szereg inwestycji. Wyremontowane zostały trzy hale, w tym produkcyjna, wydział montaży, magazynowa oraz dział narzędziowni. Zmodernizowane, sklimatyzowane, a więc stworzyliśmy warunki zdecydowanie lepsze niż do tej pory nasi pracownicy mieli. Inwestycje, które poprawiają warunki pracy, zdecydowanie poprawiają warunki pracy, ale również organizację pracy, to jest powiązane. Im lepiej pracownicy mają warunki pracy, tym organizacja pracy również się i to jest taka symbioza, taka synergia, która przynosi dobre efekty. A w ostatnim czasie na zewnątrz zamontowany został także centralny zasyp tworzywa. W planach są również kolejne inwestycje. Ruszył projekt Nowe Kompetencje Orientacji Zawodowej PL SACS, współfinansowany przez Unię Europejską, a realizowany przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Wzbogacenie oferty kształcenia oraz promocja orientacji zawodowej wśród młodzieży polsko-niemieckiej pogranicza, a także dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy to główny cel projektu Nowe Kompetencje Orientacji Zawodowej Polska Saksonia, realizowanego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. W tym projekcie chcemy pokazać młodzieży szkół podstawowych, że tak naprawdę to kształcenie zawodowe jest niezmiernie ważne, że już na tym etapie kształcenia mogą się przystosowywać do jakby potrzeb, wymagań aktualnego rynku pracy. Język też jest ważny. Język jest ważny. W tym projekcie mamy przewidziane 20 godzin nauki języka sąsiada i zarówno niemieccy uczniowie uczą się języka polskiego, polscy uczniowie języka niemieckiego. Jednym z ważniejszych elementów projektu dla obu grup będą spotkania z doradcą zawodowym, na których poruszone zostaną aspekty związane z trendami na transgranicznym rynku pracy. Ich glaube schon, dass der Austausch sehr gebraucht wird, weil wir wohnen im Dreiländereck. Taka wymiana jest moim zdaniem bardzo ważna, ponieważ my mieszkamy na trójstyku granic i tak naprawdę miejscowość, w której znajduje się nasza szkoła, nie jest oddalona bardzo od Jeleniej Góry, od Łomnicy. To jest bardzo ważne, żeby uczniowie mieli możliwość tutaj przyjechać. Niektórzy pewnie przyjeżdżają z rodzicami, ale jest to niewiele osób. Dla większości jest to pierwszy raz, a to, co jeszcze jest bardzo ciekawe, jutro będziemy mieć wymianę między uczniami ze szkołą polską i to jest bardzo istotne, żeby nawiązywać te kontakty pomiędzy uczniami. Die Kontakte zu knüpfen, ist das sehr wichtig. Na pewno da mi to bardzo dużo, jeżeli chodzi o wybór mojego przyszłego zawodu, a też bardzo mi się podoba to, że możemy zobaczyć tutaj piękne zabytki. Ich finde es schön, mal eine andere Kultur kennenzulernen. Bardzo podoba poznanie mi się nowej kultury, nowych ludzi i zabytków tutaj. Die Lebensmöglichkeiten und ja. A projekt realizowany będzie przez 2 lata. Uczniowie z powiatu jeleniogórskiego wyjeżdżają do Niemiec w sumie 8 razy. Projekt trwa 2 lata, więc te 8 wyjazdów rozłoży się na 2 lata. I są to warsztaty zawodowe, 5-dniowe. Natomiast niemiecka młodzież przyjeżdża do nas 4 razy i są to takie 3-dniowe wizyty dydaktyczne. Dziś pierwsza wizyta. Dzisiaj jest pierwsza wizyta. Polega ona na zwiedzaniu atrakcji turystycznych. Chodzi o to, żeby dzieci z Niemiec poznały zarówno historię, kulturę regionu, ale również będą zwiedzać zakłady pracy, będą dowiadywać się troszeczkę o rynku pracy w Polsce, jak również odwiedzą polskie szkoły i poznają się z polską młodzieżą. Nowe kompetencje orientacji zawodowej Polska Saksonia to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2014-2020. Przechodzimy do pozostałych informacji. Działkowcy z ulicy Jagieły w Jeleniej Górze zgłosili się do Straży Miejskiej, ponieważ ich ogródki były notorycznie niszczone. Sprawcą dewastacji okazała się świnka wietnamska. Niestety, jak dotąd, nie udało się jej schwytać, ani ustalić jej właściciela. A na pewno go ma, bo świnka wietnamska w Polsce jest gatunkiem wyłącznie hodowlanym.
Rozstrzygnięto czwartą edycję wojewódzkiego budżetu obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk. Ostatecznie dofinansowanie w kwocie 1 350 000 zł otrzymają 62 projekty dotyczące kultury, sportu i turystyki, dedykowane również seniorom, osobom niepełnosprawnym oraz wspierające rozwój rzemiosła. W subregionie jeleniogórskim zrealizowane zostaną takie projekty jak Kierunek Kropelka Run, Karkonoski Camp, Dog Trekking Karkonoski, Piłkarskie Talenty, Góry Bezpieczne, Rowerowy Zawrót Głowy, Magiczne Izery, Śladami Zamków i Warowni Dolnego Śląska, Plenerowe Kino Letnie, Zgrani Dolnoślązacy, Turniej Gier Planszowych Nie Tylko Dla Rodzin, Pasuje Przestrzeń Aktywnej Samopomocy, Postaw Obywatelskich Trzeba Się Nauczyć, Międzynarodowa Akademia Umiejętności i Pasji oraz pokaz mody 13 lipca Alicja z Krainy Czarów, Zamek Bolków, Kastel Party. Już jutro w Oławie odbędzie się uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ze środków programu Mały Strażak Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W sumie na ten cel przeznaczone zostanie ponad 3,5 miliona złotych. Z tych pieniędzy zakupione zostaną m.in. motopompy, kamery termowizyjne czy gazoszczelne ubrania. Nowy sprzęt trafi do ponad 230 jednostek ochotniczych straży pożarnych. To wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam już jutro. Dziękuję za uwagę.